Trwa kongres ESG, Polska Moc Biznesu. Rozmawiamy o sprawach ważnych, także w kontekście równości i różnorodności. Ze mną jest pani Urszula Nowakowska, założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od tego, na czym państwo skupiają się w ramach fundacji, jeśli chodzi o kobiety, o prawa kobiet? Znaczy Centrum Praw Kobiet, misją jest działanie na rzecz równości praw kobiet i mężczyzn, ale też przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Rzeczywiście ten temat przemocy wobec kobiet, zarówno domowej, jak i seksualnej, przemocy ze względu na płeć, dominuje naszą działalność. Większość osób, które korzysta z naszej pomocy, to są kobiety, które w tle mają różne formy przemocy, ale też nasze działania edukacyjne, czy też działania, kampanie społeczne też w większości od wielu lat są skierowane, żeby uwrażliwiać na problem przemocy wobec kobiet, ale też co jest ważne i co chciałabym podkreślić, że nie traktujemy tego tematu w oderwaniu od kwestii związanych z równością, czy raczej brakiem równości kobiet i mężczyzn, ponieważ dla nas są to tematy, które są nierozerwalnie ze sobą związane, zresztą podkreślają to również różne dokumenty prawa międzynarodowego, które postrzegają przemoc jako najbardziej taką drastyczną formę dyskryminacji ze względu na płeć, a kobietobójstwo jako najbardziej drastyczną formę przemocy wobec kobiet, bo również tak tragicznie często kończą się historie związane z przemocą. Także bez równości w domu, bez równości jakby na rynku pracy, bez wzmocnienia pozycji ekonomicznej, kobietom znacznie trudniej będzie walczyć z przemocą czy uwalniać się ze związków, w których są krzywdzone. Więc dlatego uważamy, że żeby skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i działać na rzecz równości, musimy dostrzec jakby ten problem i traktować zarówno problem równości, jak i przemocy wobec kobiet jako problemy równoważne i działać równolegle na rzecz zmiany jakby w tych obszarach. Czyli jeżeli kobiety będą silniejsze, będą bardziej niezależne ekonomicznie, nie będą musiały obawiać się wówczas i będą bardziej po partnersku traktowane przez swoich partnerów, czyli będzie więcej równości jakby w domu, na pewno ich sytuacja na rynku pracy, ich sytuacja jakby w sferze publicznej będzie zupełnie, zupełnie inna. Trudno jest osiągnąć równość na rynku pracy, jeśli na barkach kobiet spoczywa opieka nad dziećmi wyłącznie prawie i kwestie związane z pracami domowymi. A tutaj niestety kiepsko wygląda Polska na tle wielu krajów europejskich. Tutaj mówiliśmy bardziej o takim z edukacji, zmianie mentalności, podejścia, ale zastanawiam się, czy... Bo to są zmiany, które dokonuje się wewnętrznie, w kimś, tak? I nad tym musimy pracować, dążyć do tego, żeby kobiety były coraz bardziej świadome. Ale edukować czy, też. Tak, ale czy nam brakuje także takich rozwiązań systemowych, rozwiązań prawnych, aby kobiety też miały narzędzia do tego, aby bronić się przed mężczyzną, który stosuje wobec nich przemoc? Czy te środki też może nie są wystarczające, jeśli chodzi o prawo? Tak, zdecydowanie naszym zdaniem nie są wystarczające i potrzeba jest jeszcze do wprowadzenia wielu zmian w polskim ustawodawstwie, żeby można było zwiększyć ochronę kobiet i dzieci doznających przemocy. Bo też chcemy traktować przemoc wobec kobiet i wobec dzieci często w sposób taki kompleksowy, bo jeżeli przemocy doznają kobiety, to najczęściej też, jeżeli nawet nie przemocy fizycznej, to przemocy psychicznej doznają również dzieci. A jeżeli dzieci są bite, to często też ofiarami przemocy są kobiety. Więc przede wszystkim to, o czym mówimy w czasie panelu, było wielokrotnie poruszane. Potrzebna jest edukacja. Edukacja również genderowa, edukacja związana z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć od jak najwcześniejszych lat w przedszkolach, w szkołach, żeby dzieci, jak i młodzież potrafiły również rozpoznać różne formy i przemocy, i dyskryminacji ze względu na płeć. A państwo takie działania prowadzą? Też prowadziłyśmy takie działania. Mamy też taki projekt Akademia Mocy Kobiet, w której prowadzimy szereg warsztatów i takich działań edukacyjnych skierowanych do kobiet. Za mało na pewno w stosunku do dziewcząt, ale też mamy takie warsztaty i też chcemy jakby zwiększyć tą liczbę warsztatów, która będzie dotykała
młodzieży i zarówno chłopców, jak i dziewcząt, bo myślę, że to też jest ważne. I bardzo mile wspominam, kilka lat temu miałyśmy taki warsztat, w którym ja na początku pamiętam, że byłam nieco nawet taka oburzona, że my tutaj, prawda, tylko z kobietami i dziewczynkami, a przyszli chłopcy również ze szkoły i tych dziewcząt, które brały udział w warsztacie. I to był jeden z lepszych warsztatów rzeczywiście, bo i dziewczynki, i chłopcy mieli okazję opowiedzieć, jak wygląda z ich perspektywy, wyglądają różne sytuacje. Myślę, że chłopcy bardzo wiele jakby zrozumieli. Mam nadzieję, że ich podejście jakby do dziewcząt zdecydowanie uległo zmianie po tym warsztacie. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo rzeczywiście to było widać w trakcie warsztatu. Też prowadzimy takie działania na rzecz zmian w prawie, chociaż ostatnie lata na pewno nie byłyśmy najbardziej aktywne w tym obszarze. I teraz no, po zmianie władzy na pewno będziemy chciały wnioskować do większości parlamentarnej, do nowego rządu o wprowadzenie dalej idących zmian. Nie tylko związanych z edukacją, ale również z takimi zmianami, które by na przykład chroniły kobiety przed kobietobójstwem skutecznie, bo jednak wiele kobiet wciąż ginie w związku z brakiem właściwej reakcji ze strony różnych służb, instytucji, których zadaniem jest ochrona kobiet przed przemocą. Ciągle o tym media donoszą, giną kobiety, giną dzieci i uważamy, że tutaj potrzebne są zmiany, potrzebne jest wprowadzenie kompleksowych narzędzi do szacowania ryzyka zagrożenia eskalacją przemocy i zabójstwem i podjęcie wówczas i wypracowanie również określonych procedur postępowania w tego typu sprawach i wdrożenie ich. Naprawdę teraz tego nie ma, więc w zasadzie odwołanie się do procedury niebieskiej karty no tak naprawdę niewiele daje, jeśli chodzi o ochronę kobiet i dzieci doświadczających przemocy. Potrzebna jest niewątpliwie zmiana definicji przestępstwa zgwałcenia. Centrum Praw Kobiet mówiło o tym już od wielu, wielu lat. W tej chwili jest niewątpliwie wola takiej zmiany. Jeszcze w ubiegłej kadencji Lewica wniosła projekt w tym obszarze. Mam nadzieję, że większość parlamentarna teraz rzeczywiście przegłosuje ten projekt, bądź wprowadzając określone zmiany do niego i że będziemy mogli dołączyć do grona tych państw, które wprowadziły przepisy, które definiują gwałt jako przestępstwo, jako zachowanie, na które druga strona nie wyraża zgody, że nie będzie potrzeba udowadniać, że mamy do czynienia z przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. Ale chcemy też przyjrzeć się i wrócić jakby do przepisów takich równościowych. Pamiętam, że wiele lat również jako centrum żeśmy krytycznie wypowiadały się na temat wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Polska zresztą bardzo późno je wdrożyła, już nawet groziły kary i to była jeszcze inna koalicja rządząca wówczas. Także zostało to wdrożone w ostatniej chwili i na pewno te przepisy nie są kompleksowe i wiele obszarów nie obejmują. Więc chcemy przyjrzeć się tym przepisom, również wrócić do naszych propozycji jakby w tym obszarze, żeby kobiety przed dyskryminacją były skutecznie chronione nie tylko w miejscu pracy, bo w tej chwili najbardziej takie skuteczne rozwiązania mamy w kodeksie pracy, więc dotyczy to zasadniczo pracowników, ale nie mamy już wielu przepisów, które mówiłyby o dyskryminacji czy molestowaniu w sferze edukacji. Tak, nie mamy wystarczająco wdrożonych dyrektyw dotyczących równego dostępu do dóbr i usług. Także jest szereg obszarów, którym powinniśmy się przyjrzeć i na pewno będziemy aktywnie działać również na rzecz tego, żeby również zmodyfikować nieco przepisy, które zostały wdrożone w Polsce w związku z dyrektywą unijną dotyczącą godzenia życia rodzinnego i zawodowego i urlopów, które są wyłącznie dla mężczyzn. Bo w tych obecnym kształcie niewątpliwie może to niewystarczającym stopniu zachęcać mężczyzn do korzystania z urlopów. Także to pokazuje, że jeszcze dużo pracy jest przed nami, a właściwie przed rządzącymi i też przed samymi kobietami, żeby były świadome swoich praw, ale także też swojej wartości. Mężczyźni też tutaj mają pracę domową do odrobienia, że jesteśmy równi. Dziękuję serdecznie za rozmowę raz jeszcze. Moim i Państwa gościem była pani Urszula Nowakowska, założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet.